Cześć, witajcie z tej strony Bęsi Blomskich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrima edycji specjalnej i witam wszystkich mega serdecznie. Otwórzmy sobie tej skrzynię, już dawno nie było otwierania zamków. Bęsi już nie pamięta jak to się robi, nigdy już nie pamięta. Odinstalowałem tą modyfikację, ale nie wiem czy to naprawi tamte problemy czy nie. O wszystkim się tak naprawdę przekonamy później. Jak to się mówi, to be continuous. I my udajemy się do jednej z najważniejszych lokacji. W jednej w sumie z fajniejszych lokacji. I chyba dobrze poszedłem, mi się wydaje. Tak, dobrze poszedłem. No i tutaj mamy moment, w którym Bęsz ty wyczaił i szedł w ciężką zbroją. Jak jeszcze byłem, powiem wam tak, jak jeszcze byłem noobkiem w Elderach i nie umiałem w ogóle w nie grać, czyli milion poradników wcześniej, no to krasnoludzka zbroja, tarcza, miecz i baty. A teraz na legendarnym szkło. Postać niesłyszalna. Where is it? I know you were trying to keep it for yourself, Cesar. You always try to keep it for yourself. No, there's got to be more scoop. Shut up, shut up. Don't lie to me, Cesar. Każdy się jak zawsze, tych inoć pać chcą. Ciekawe ile nam starczy, bo te krasnoludzkie rzeczy opłaca się mega sprawnie, one są mega drogie. Ale też są ciężkie. Pretty Soul Gem. Też sporo rzeczy będzie można przetopić na krasnoludzkie sztabki. O, pająk. Pająk robotnik. Dobra, czyli w takim wypadku teraz idziemy do tych dwóch fagasów. Dobra, ile mamy miejsca? No mamy jeszcze trochę miejsca. Potem będziemy oddawać naszej koleżance wszystko, Lidii. Sporo właśnie jest jakichś artefaktów dwemerskich. Ogólnie ruiny dwemerskie są super pod zarobek. O, jesteś tak trzpany, że swojego brata zabiłeś. Wytrych. Ty od niego jeszcze skumę chciałaś, a tyle to co na oczy. Że od tego miejsca po prostu oszalałeś. Napierdala wszystko. Te już nie są takie łatwe. Dobra, trzeba było się podleczyć trochę. I może trochę przyciszymy te efekty, mi się wydaje. O, czeladnik jest. Dlatego było tak łatwo. Ale dlaczego był czeladnik, lol? Damy sobie tak i efekt sobie zmniejszymy w takim wypadku. Ja się zastanawiałem, co to tak łatwo na tym legendarnym.
prostu na czeladnika mi przeskoczył, a ja nic nie zmieniałem, no słowo honoru. Zaraz zobaczymy, jak teraz będziemy ich bić. No! Prawie tak samo, ale pewnie będziemy na więcej strzałów. Czy na mniej strzałów. Też można te kamienie dusz sobie pozbierać od nich. Widzę, że w każdym mechu jest jakiś kamień duszy. W sumie to nie wiem, czy to modyfikacja robi, ale jeżeli tutaj są kamienie Talosa, a Talos jest w miarę nowym bogiem. Czy Edwemerowie uwzględniali to, że Talos jest bogiem, jak mieli jego naszyjniki? Czy to po prostu jakaś mod po prostu coś psuje? Wydaje mi się, że to jakiś mod psuje. No to inaczej nie miałoby sensu. No aż tak Bethesda to by chyba nie zjebała. Znaczy to jest w sumie Bethesda to. Dla nich coś zjebać to nie jest żaden problem. To nie jest bug, to jest feature. No i teraz to ja rozumiem. Bo teraz to ja muszę zapisać. Się namęczy z takim botem. Teraz to mi życia bierze. Teraz to mi chyba dwa razy więcej wziął niż tamten poprzednio. Dobra, w końcu się potki zużyje. No, remikstura kowala. Wymerski żyrosko, bo on się nam przyda chyba. Up. 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 Dobra, teraz tutaj. Coś tam. Animokulusy, nie rozumiem. Jakiś aftan. Aftę to można mieć w ustach. O, czyli tutaj się już zaczynają... Falmerzy. Pogięty ten... Falmerzy. To są śnieżne elfy, których przetrzymywali... jak oni się nazywają? Dwemerowie przetrzymywali śnieżne elfy i przez to one zmutowały i stały się... Są oszołomieni, tak? Ich raczej nie oszołomię. Lekim pancerz nie, skradanie też nie, trwanie w zamku też mi się nie przyda, gdzieś kieszonkowa też nie, retoryka też nie. Dobra, będzie trzeba po prostu trochę bardziej pod XP, żeby potem już te punkty wpakowywać. Dobra, sobie zapiszemy. O ty kurwa. Zobaczymy, jak z łuką biegniemy. Chcieliśmy więcej bić. Dobra, z łuku jeszcze im coś robimy. Bo w sumie to, jak mam być szczery, to w chuj niebezpiecznie jest do nich podchodzić. Bo widzę, że zadawane obrażenia im się zwiększyły, ale to, ile im bijemy, zostaje na tym samym poziomie.
O, właśnie to mi chodziło, te też się świecą. Takie właśnie pierdoły, jak to się świecą i to daje sporo imersji. O, nienawidzę tego, zawsze tutaj umierałem. O, mi tam nic nie bije. Ale trochę obrażenia się zwiększyły przeciwników. Nie powiem, że nie. Dobra, potem zobaczymy. Jak będzie nam się brakowało miejsca, to najpierw damy wszystko Lidii. A jak już Lidia nie będzie miała miejsca, no to będziemy patrzeć, co ile co jest warte, czy nam się opłaca, czy nam się nie opłaca. Gdzie ona tutaj chce walczyć? Lidia, ogar. No tu zamek otwieram. Przestań kopać, dał mnie. A robotnik próbuje coś odkopać. Taki skarb zaginiony. Tu jest skarb zaginiony na ekspercie. Leczenia choroby. Możemy popróbować. Dobra, gdzieś koło środka to jest. Druga strona. Dobra. Będzie się to wszystko otworzy. Kufer na mistrza. Dobra, Lidia, chodź tu. Chodź tu, brat, już jestem już przeciążony pierdołami. Wymerskie pręty, to trzeba wyrzucić. Trybiki to też. Smocze kości masz. A masz. To wszystko bierzemy, bo to jest na przetop, a to dużo nie waży. Kieł hookera, dobra, tu ci daję wszystkie moje komole. Starskich niedźwiedzia, to odechwinięcie całkiem fajna sprawa, jak mam być szczery. Jakiś diadem masz. Masz. Dobra, pozbyliśmy się wielu rzeczy i od razu wywalamy te niepotrzebne pręty i te trybiki. Tego nie wolno. Dobra, odpieramy to. Mistrz. Tak do mnie powinniście mówić, mistrz. Mamy 79 wytrychów, kurwa. Lewo, prawo, o, czyli jesteśmy gdzieś tutaj blisko. Gdzieś tutaj. Czyli bardziej w tą stronę. Kurwa. Piw drugi połamie. A miałem to. O, udało się. Meteor, żółwy krok, żółwe złoto. Co to? Się muzyka odpaliła waleczna. Spokojnie. Już tylko meteoru nauczyłem. W sumie to się nawet nie opłacało tego otwierać. Palmerska strzała. Jakaś orczyca. No, nie trafiłem. A ta przynajmniej fajnie z tymi strzałami. Jak to mamy ogniste. Bo przynajmniej widzimy, gdzie te strzały leżą, nie? W jakichś ciemniejszych pomieszczeniach.
Ataki na 25% damage'a więcej. No to jest przydatne, ale na jakimś wojowniku starczym mieczem. Dla mnie to jest trochę bezużyteczne. Dobra, trzeba tędy zejść. Wow! Czy ja zdechłem od trucizny? Chyba tak, zdechłem od trucizny Falmera. Oż ty w kurwę, dobry był. Ale tam nawet nie ma co zachodzić po ten meteor tak naprawdę. No to mogę tam niby i dobra, jeszcze raz tam pójdziemy. Jeszcze raz się pomęczę. To pewnie będzie zaś w innym miejscu ta cała... Za ustawianie będę musiał zaś szukać. Dobra, chodź tu. Aha, pierwsze co trzeba to te gówna wyrzucić. Na przykład nie mogłem zostać. Uwaga. Dobra, chodź tu. Yes, my lady. I am sworn to carry your burdens. Dobra, ty tam się nie wymądrzaj, tylko bierz te rzeczy, bo to wszystko będziemy przetapiać. Dobra, możesz sobie zabrać, to jest gówno, nie chcę tego. Dobra, masz tu hełm, jakieś amulety, możesz to ubierać, co ci się tej żywnie podoba. I to, dobra. Let's get going. Dobra, ja się bałem, że ja przed tą trucizną, bo ja sobie chciałem zapisać. I to w momencie, jak on mnie otruł, po tym jak mnie otruł i padałem chwilę, to mnie już leczyć chciało. Przestań się zapisywać. Takie, o nie, on mnie zabije i będę miał zepsutego save'a, już myślałem, a to jednak nie. Dobra, mistrz. Tak do mnie mówią widzowie, więc muszę to otworzyć z powrotem. Dwa razy będę się otwiera zamek na mistrzu. Ale to nie jest już w tym samym miejscu. Muszę tak połamać milion wytrychów, żeby się dowiedzieć, gdzie to jest. Kuźwa, tutaj teraz to znaleźć, to jest... Nie jest w tym samym miejscu. Kurwa! Ja potem będę wkurzony, bo... wcześniej to zdobyłem, teraz tego nie mogę nawet otworzyć. Nawet zmieniłem pozycję siedzącą na bardziej bitewną. W tym wypadku to muszę otworzyć. Kuźwa, no. O, gdzieś tutaj. Dobra, jeszcze dwie próby. Czy w ogóle ruszyć nie chcę, kurwa? Dobra, jebać to. Jebać, pluję na to totalnie. Będę tu czasu i życia marnował.
się rozkruszył w powietrzu. Dobra, to trzeba zapisać, bo tu jest ten chuj. Łoń! Ty psie! Słaba trucizna. Ona mnie tutaj spucowała elegancko. Co to było? To wszystko chce mnie zabić w tym momencie i... Będziesz na legendarnym, tak? Dobra, zobaczmy co to w ogóle trucizna jest u nich. Powolna trucizna i co to będzie, co sparaliżuje. No dajmy, weźmy sobie tą truciznę, czemu by nie, no bo... Trucizna strachu, osobienie do życia celu, śnieżny jad. No, po każdym zabiciu jednego Falmera... Widzę go tutaj. Tu był ten mak jebany. Chuje niby takie upośledzone, a niewidzialne i jeszcze do nas napierdalają. Dobra, weź się tutaj wychyl. No faktycznie go nie widzę. Gwiazda się tutaj spuszuje. To mnie tutaj coś zajebało. Chyba spadł nam ten. On się zgaczy. Pająk. Pająk, ty to mi już nic nie zrobisz. Przeżyłem Falmera, który powodował to, że nie potrafiłem otworzyć skrzynki na mistrzu. Z ciebie się już totalnie nie boję. A Lidia spadła. Lidia, tak się nie robi. Lidia, jak ty umarłaś, to cię zabije. Ruda żelaza, malachit. Znaczy coś fajnego. Takie strzały. Co trucizny robi? What the fuck? Te Falmery pupilów zrobili. O, chyba tam walczy Lidia. Te chuje się niewidzialne robią. O, tamten ma strzały stalowe, to go jeszcze widziałem. Dobra, trzeba się tutaj wyleczyć. To nie wiadomo, czy jakaś trucizna, no właśnie. Otruty w chuj jestem.
Dobra, stąd siad, otwieraj. Jeep, tu wszystkie grzyby, wszystko co się smażą. No dobra, tu się bawią w kowali. Kufer na ekspercie. A ekspert będzie łatwiejszy niż ten niebany mistrz. Pierdolę, to wspieranie zamków, kurwa, najgorsze ścierwa. Kurwa. Ja mogę mieć takie szczęście. Architopor, ale ten architopor. Tam gdzieś się Lidia naparza na dole. Padła, trochę się pokulała i dalej walczy. To jest, widzicie, prawdziwa kobieta. Uszy Palmera. Książki mają do czytania, poniszczone. Oni to nas cały czas widzą. Do nich nie zaczęliśmy. O, ochroni mnie przed magią trochę, widzę. O, ty, co się leczysz? Jak ja kicham? Przejebane tu jest. Zgacza, farmerski, ja nie potrzebuję tych papieru. I oni wychodzą na dwór, bo i to wychodzą na grube polowania tak naprawdę, bo patrz ile tutaj tego wszystkiego jest. A tu też w sumie łowcy przygód przychodzą, nie? No tam Lidia walczy. Lidia, ty zabiłaś kogoś? Wow. Ta, to Lidia. Ja, Lidia spadła na dół i jeszcze ich tam uklepała wszystkich. Lidia, jesteś najlepsza. Uwielbiam cię, Lidia. Teraz na ludzka strzała. Śnieżny jad. Jak ty tu miałaś prawdziwego Battle Royale'a, Lidia? Że spadł. Ja myślałem, że ty już nie żyjesz. A tu jeb, Lidia cała i zdrowa. Dobra, chodź Lidia, śniaj do góry. Ja muszę coś zobaczyć. Mam nadzieję, że nie umrę. Zasłużyłaś na to, że... No, będziesz ze mną długo jeszcze. Jako mój towarzysz. Więc czekacie duży zarobek, piękne kobiety. Dobra, walimy tam to przejście w sumie, bo i tak musimy chyba tam iść, no. Ale sobie poradziłaś tak w miarę sprawnie. Ja mam problemy z nimi, o. Dopiero tym, troszkę lepszy kwikunek. Piszemy. Dobra, idziemy dalej w takim wypadku. Ale dobra, wiecie co? Minęło już prawie pół godziny. Więc będziemy się widzieć w następnym odcinku, więc kontynuacja tego odcinka będzie za niedługo. Więc cześć, na razie, pa pa!